Dzień dobry. Dzisiaj mamy taką oto Corolkę. To jest E12 kombi z końca produkcji. Już z produkcji w Turcji, także Japonii to nie widziało. Przynajmniej jeśli chodzi o montaż, bo części niektóre, tak jak na przykład tutaj, to jest moje ulubione Sango. Tu mamy też taką ciekawostkę. Przyjrzyjcie się na ten wydech. On ma 16 czy tam 15 lat i on ma 300 tysięcy przebiegu. Zajrzyjcie teraz do filmiku z tą nową Corollą 2020 czy tam 21, która była całkiem niedawno, i powiedzcie mi, o co tu chodzi. Przejrzyjmy sobie tak, bo auto było zakonserwowane nie jako nowe, tylko jako już kilkuletnie, gdzie pewne naloty już się pojawiały. I niestety to nam teraz wychodzi, bo jeśli zrobimy to na świeżo, to tak naprawdę nic się nie pojawi. Jeśli zrobimy to na nalot, to będzie tak jak tutaj. To jest odpowiedź na to też, kiedy samochód konserwować i jaki stan jest jeszcze taki umożliwiający w miarę rozsądną konserwację. No bo powiedzmy sobie tak, że tego w tej chwili już nie zrobi nikt i niczym. Taką belkę by trzeba rozebrać, utopić w kwasie, potem w cynku, i efekt wyjdzie taki, że taniej będzie kupić nową i ją zabezpieczyć jako nową. Osłony tarcz tylnych, mankament E12. Z tego co mi wiadomo, już się pojawiły jako zamiennik, więc wygnicie tych osłon w aucie wartym 5000 nie będzie oznaczało, że trzeba je będzie wyzłomować. Popatrzmy jeszcze. Tak, no zakonserwowane jest wszędzie. Ja się przyjrzałem trochę metodologii tej usługi. Oni nawet wydechu nie zdjęli. Początkowo myślałem, że ten wydech jest zdjęty, był, ale jednak to mi powiedziało, że on nie był zdjęty. Nawet jest guma, na której to wisi, jest pięknie zabezpieczona. No jak widać, wcale nie rdzewieje i wcale to nie puchnie tutaj. Czyli standardowo trochę było przyrdzewiałe. Przyszli panowie, nasmarowali smoły. Teraz ta smoła odchodzi. No tak, odchodzi. Powodem, dla którego ten samochód się tu pojawił, jest to. Widać? No widać. Zbiornik się rozwarstwił. One tutaj, jak są zgrzewane, to poza tym zgrzewem zostają dwie warstwy. O, tutaj to lepiej widać. Tu zostają dwie warstwy blachy, między które dostaje się piasek, dostaje się sól, woda. I to sobie tam rdzewieje, ale takiego stanu, jaki widzimy tutaj. Zresztą tu fajnie widać, jak konserwowali. O, proszę. Tyle, ile im się napyliło, tyle jest napylone, a reszta, co im się nie dopyliła, no to zgniła. Także powiem szczerze, że robić taką usługę i nie zdjąć nawet wydechu, to już chyba jest stan umysłu. A zakonserwować nawet wydech od Webasto, i to na grubo, bo tego tu jest naprawdę grubo, to już nie bardzo chcę komentować. No zobaczmy na przednie wahacze. Tak to wygląda. Nie wiem, czy jest to stan, który ktoś by sobie życzył w aucie, za którego zabezpieczenie jednak położył jakąś gotówkę. Tutaj puchnie. Prawa osłona tarczy jeszcze jest, aczkolwiek ja jej nie będę dotykał. Wiadomo dlaczego. Lewej już nie ma. Widocznie ktoś ją dotknął. Zobaczmy jeszcze do góry, standardowo w kielichy. No tam nic nie widać. Pytanie, co jest pod tą warstwą smoły. Zobaczmy sobie tutaj.
ten przedni pas tam, o, nawet nie bardzo widać, ale częściowo, on tam już rdzewieje, bo też nikt tam nawet nie zajrzał. Z drugiej strony, jak widać, mamy piękną zimę, ale opony letnie już są założone. Półoś zapewne niedługo pęknie pod tym tłumikiem drgań. Tam na kielichach od góry za bardzo nic nie widać. Także no jak widać, ta konserwacja coś tam dała, bo tak, mamy jeszcze progi, gdzie czasem już ich może nie być. Ale nie przywiązywałbym się tak bardzo do tego, że mamy, bo zobaczcie, co jest tu. I tutaj już puchnie. Ja to spróbuję przeczyścić trochę z ręki. O. Widać, że puchnie. Coś tam widać. Tuleje tak samo już są porozwarstwiane. Na tej belce się to już porozwarstwiało wszystko, no to z tego zbiornika kapie. Tu mimo tego, że było tak zabezpieczone, to no niestety wyjadło do tego stopnia, że trzeba było zrobić nito nakrętkę. No i tyle tak naprawdę. O, tu mamy jeszcze na podłużnicy trochę rudego. Taki ogólny przegląd, żeśmy sobie tutaj zrobili. Zobaczmy, tutaj jeszcze właśnie tuleje belki, tutaj gdzie panom się nie bardzo dotrysnęła cała ta ich konserwacja. To już odskrobałem przedtem. No i belka, tak jak wcześniej pokazywałem. Tutaj też już coś się dzieje nad wydechem, o proszę. A gdzie dali radę, tam dali radę. Gdzie nie dali, tam nie dali. Teraz zobaczmy tak, przyszedł nam nowy zbiornik. Wygląda to tak. Zbiornik jest produkcji tajwańskiej. Jest fajny, bo jest nowy, ale nie jest fajny, bo jest rudy. W związku z czym, zanim ten zbiornik sobie zamontujemy, to żeby uniknąć powtórki, to musimy mu zrobić właśnie to miejsce. Dokładnie to na całej jego długości. Z prostej przyczyny, że tutaj się zaraz zacznie dostawać woda i ten nasz lakier, który tak naprawdę można paznokciem zdrapać. W środku jest ocynk. Na zwierzchu jest ocynk i lakier. No ale jeśli ten lakier jest jaki jest, nie do końca dopylony, nie wszędzie zrobiony tak, jak być zrobiony powinien, no to co nam z tego, jeśli taki zbiornik za 2 lata będzie też rudy, a kto wie, czy on 5 lat w ogóle wytrzyma. Wróćmy sobie jeszcze tutaj. Jak widać, natryśnięte jest wszędzie, gdzie się tylko dało, ale nie do końca tam, gdzie być od razu od nowości powinno. Tu jeszcze trochę poskrobię. O, to jest łączenie blach, to jest konserwacja. A pod spodem jest właśnie tak. Widać? No coś tam widać. Jakby ją dobrze odskrobać, tą konserwację z tego zbiornika, to pewnie by się rozpadł na pół. Ktoś mnie kiedyś chciał namówić na spawanie tego, bo to przecież tylko mała dziurka, bo coś tam, no może przy takim zaropiałym jak tutaj to jeszcze, ale tamten był benzynowy. Taki zbiornik kosztuje 400, w związku z czym
no nie ma to najmniejszego sensu, bo zrobienie takiego zbiornika, wycynowanie go, czy później nawet zabezpieczenie, zakonserwowanie, to będzie przekraczało kilkukrotnie koszt zakupu nowego, a tak on będzie gdzieś tam od środka jeszcze zgnity. Zobaczmy jeszcze, tu mamy końcówkę lewego progu, tu mamy przewody pięknie zabezpieczone na grubo smołą, także mimo że są w otulinach, no akurat przewody nie zgniły, aczkolwiek tutaj widać, że coś spod tej smoły wychodzi. No i podsumowując, tak popatrzmy jeszcze od spodu na ten samochód, rzućmy okiem na ten wydech, który jest porównywalny z obecną 3-miesięczną Corollą z tej samej fabryki. No i odpowiedzmy sobie jakoś na pytanie, kiedy tak naprawdę ten samochód konserwować, czy w ogóle. Jak już wspominałem, czy w ogóle, to jest kwestia bardzo indywidualna. Kiedy, tutaj mogę podpowiedzieć, no im wcześniej, tym lepiej. Po pierwsze, pracy jest dużo mniej, co się przekłada na cenę końcową. No i efekt jest pewniejszy, bo zabezpieczając rdze, tak naprawdę nie zabezpieczamy blachy, tylko rdze, bo ta rdza już będzie sobie tam kwitnąć, a blacha pod spodem nagle się zrobi dziurawa. Jeszcze jak to fajnie wyciekało, aż tylną belkę umyło. No i tak to wygląda, także może tym optymistycznym akcentem, tutaj właśnie wydechem od Webasto, który jak widać jest nieużywany, zakończymy sobie ten filmik. A nie, jednak jeszcze nie kończymy. Ja już wiem, dlaczego wszyscy ci, którzy smarują te podwozia smołą, dlaczego oni tego nie rozbierają. To dotarło do mnie teraz właśnie, ponieważ chciałem tak się wczuć w technologię i zrobić to podwozie takim samym dziadostwem, jak było zrobione całe. Oni nie rozbierają tego, bo jak oni by mieli składać to wszystko, co wcześniej wysmarowali, to oni by potem nie byli w stanie umyć ani siebie, ani narzędzi. Tu wszystko jest w tym. Udar, są wszystkie klucze, śrubokręty, które tutaj użyłem, jakieś szczypce. To wszystko jest w tym momencie do mycia, więc oni nie mogą rozebrać takiego podwozia po bożemu, wysmarować go smołą i później go złożyć, bo to by był później dla nich kolejny tydzień na to, żeby się z tego wszystkiego domyć, więc po prostu owijają co tam się da z grubsza, smarują, rozwijają i samochód wyjeżdża, martw się kliencie. Także teraz to już naprawdę optymistyczny akcent na sam koniec. Plus jest taki, że przynajmniej nie będzie ciekło.